Wstawaj, nie udawaj. Tak więc po treningu, dzisiaj była klata, co prawda widziałeś coś innego, ale to jest magia kina, tak? To był filmik z soboty, vloga, który się nagrywał, ale nie został nagrany z jednego powodu. A oto ów powód. A tak na serio, to był upał i po remoncie nie chciało mi się nagrywać. No to co? Czas iść do roboty. No i jest na miejscu. Jest kapa. Już tłumaczę dlaczego. Bo... żeby móc... zrobić hydraulikę, to musi przyjść spółdzielnia i mi to rozplombować. Liczniki na wodę. No a co spółdzielnia? Jutro będzie. No bo co? Oni mają czas, nie? Ale wiecie, mogę sobie tam pod spodem uciąć, a w łazience położę gładź na suficie drugi raz. Ewentualnie coś do kuchni może powyrównuję ścianę. A pewnie skończę wcześniej, bo jest strasznie gorąco. Chociaż jutro ma być gorzej. Ta chyba też coś remontuje. I... pójdę dzisiaj latać. Tak sobie, dla rozrywki. Wziąłem drona, gdzieś na sobie podjadę. Bez kamery by to latał tak po prostu. Wiecie, chcę sobie podnieść skilla w dronowaniu. Bo dron się zbliża małymi kroczkami do mnie już. Albo dużymi. No i wannę sobie nogi zamontuję. Coś się wymyśli. To co, tradycyjnie robię kawy i zabieram się do roboty. Jedna przekręcona, jedziemy, drugie już. Kąt prosty jest. Raz to idzie szybko, raz fajnie, raz nie. Najlepiej trochę docisnąć. To w ogóle nie było pokazane, gdzie to ma być. No oprócz tego, że na dole, nie? Na tym wzmocnieniu. Wybrałem tak w miarę szeroko, ale nie przy samej krawędzi, nie? Najważniejsze, żeby nie przekręcić. Dawałem na ograniczenie na piątkę, ale dużo śrubek musiałem i tak dokręcać na wierceniu. No i co? Jakiś teścik. Tu tak w miarę mam to uszykowane, wam pokażę jak te nogi. Widzicie ta śrubka tu? Ważne, żeby była na samym dole. Bo to się ma opierać na śrubce, a nie na plastiku. No i stoi se, nie? Nogi można regulować góra-dół. Teraz jest na najniższym. Jest krzywo, no bo jest na krzywej powierzchni. No i na razie tyle zrobiłem. Trochę było kręcenia przy tych nóżkach, żeby te śrubki przełożyć odpowiednio. I teraz zabieram się za gładzenie sufitu w łazience. A tu już nie będę pokazywał, bo gładzi już było dość. Chociażby tutaj. To by było na tyle. Czyż bym nagrywania nie włączył? Tak mi się wydaje, że lepiej się nagrywa kamerą, jak się ją włączy. To pytam w kolejny dzień. Sytuacja taka. Jechałem sobie na stację benzynową zatankować gaz na Statoila, a była dostawa. Pojechałem na kolejną stację, na GoTrans. Zatankowałem, idę płacić, a tu biegnie do mnie kotek taki mały, nie? Później pogadałem ze sprzedawczynią z kasy, okazało się, że gościu jakiś przyjechał. Wleciały mu dwa koty, jednego wziął, drugiego zostawił, żeby od jego sąsiada, które podobno same weszły mu do samochodu. Finał sytuacji jest taki, że... nie ma na razie nic dla niego,
bo o 8 mi przychodzi współdzielnia liczniki rozplombować. Także po 8 zaraz jadę. To tak jest bardzo przyjazny. Ty już chyba byłeś kiedyś na balkonie, co? Jakąś bruszkę ma czerwoną. Zobaczył ptaka. Mam nadzieję, że nie ucieknie. W końcu to parter. Sznytki! No i chyba dawno nie jadł. No i co, remont stoi. Kotek leży. Zostało mi go podrzucić mamie. No nie będę go tu trzymał, bo tu jest wszędzie nakurzone. Ani kuwety, ani nic, ani żarcia kociego. No już się całkiem rozłożył. Idźka, idziesz spać, tak? Szyneczki pojadłeś. Nasz rozwalony, tak? Transport. No idź. Nie bój się. Kieruś. Obserwatorzy. Pożarte, to siesta. Cholera, wczoraj zostawiłem GoPro w chacie. Dzisiaj jak byłem na Scotty, to zostawiłem Canona, bo zapomniałem, że zostawiłem GoPro. Jak się kończy praca, upały. Nagrywam telefonem. Tu jechałem, okazało się, że ściana jest za cienka, żeby móc tu zamontować baterię schowaną. Musiałbym nakleić z dwie warstwy karton gipsa. A to mówię do prawej strony. Tu jechałem i kątówkę zajechałem. To już nawet nie kuję, pokuję sobie już do rana, bo jak będzie trochę chłodniej. Mi się maszyna też szybko grzeje. Jeśli chodzi o kota, to prawdopodobnie odnalazł się właściciel. Czekam jeszcze na telefon. Sprawa jest w trakcie wyjaśniania, bo właściciela nie ma w domu, a dzwoniła do mnie jego sąsiadka, która mówiła, że na 100% to jest kot od ich sąsiada. No i co mi pozostało do zrobienia dzisiaj? Pokleję chyba tylko tu te progi. 39 stopni na dole. I maszyna nie dała rady. Czas przetestować zgrzewareczkę. Sorry, że nagrywam w pionie, ale raczej by się tu nie ułożył. Dziś tylko tak jedno zgrzeje i nie będę się tym bawił. SMS. O, zgasło. Jak przelasko. Sprawdźmy to. Według mnie to było zbyt długo. Pisało 7 sekund, nie pisało przy jakiej temperaturze. Teraz tam na 200 stopni. Może będzie lepiej. Dlatego używałem kolanek, bo kolanka, bo jest tanie. Zrobóweczka.
Test numer 2 będzie na 200 stopniach. Zaraz pokażę rezultat. Jedynka. Przegrzał. Dwójka na 200 stopniach. Tu było tylko wsadzone na końcu i wyciągnięte. 20:40. Po burzy. Światła właśnie jeszcze nie palą, bo jeszcze dzień. A ja jadę z kotem do jego domu, bo się odnalazła właścicielka. To będzie 4-dniowy vlog. Długi w cholerę. Ale dzisiaj tylko zgrzewanie, bo znowu 35 stopni, to nie mam zamiaru nigdzie podróżować. Wczoraj mnie pokonał upał. Jeszcze nic tu złożę, bo się maszyny grzały. 2 minuty kucia i godzina odpoczywała. Także co zgrzałem, to zgrzałem. To co sobie dzisiaj zgrzałem, co prawda za proste nie jest, ale ważne, że nie jest przegrzane. To muszę teraz w powietrzu zgrzać z tamtym. Nie ma innej opcji. Żeby sobie ułatwić, musiałem usunąć muszlę, ale patrzcie na to. Zgrzewara mi z tej strony nie sięga. Taki cyrk. Coś w tym stylu. Zobaczymy przymiarkę, nie? Kurwa. Chuj, co długie. Ale jaja. No to co, podkujemy trochę. Nie będę kurwa tego rozdrupcał, nie? Wrócić to. Mam takie dołączenia, ale znowu musiałem się to bawić. Tu podkuję. Centymetr. Zapadła decyzja. Ucinam tu i te dwa kolanka z tą rurką montuję jeszcze raz. I co? Myślę, że jest git stara. Najważniejsze, czy... nic nie wystaje poza obrąb dziury. No jest git. Jest przerwa. No i tu takie trzy płyty. Tak, żeby mi to zeszło tu dorówno mniej więcej z tym. A tu potem już jest odpływ, tak to będzie. Odpływ zabudowany. Dzisiaj mi jakoś to nie szło. Na początku. Teraz chyba jadę na 250 stopniach. Przy 200 dzisiaj jakoś to w ogóle nie szło. Wczoraj szło, ale wczoraj było 30 stopni. 33 na zewnątrz. Dzisiaj jest 20 chyba 1. Także musiałem dać 250 stopni. Żeby to w miarę łatwo chodziło, bo przy 200 musiałem to... Ciężko. No i co? To jest moja nauka. Jak powiedziałem, że to są jakieś straszne straty. 2 zł, 3, 4, 5, 6 zł. Liczby tam końcówki, 7 zł, nie? Tutaj tu już miałem te pierwsze moje, a dzisiaj sobie próbowałem, tak? Z drugiej strony, już sobie próbowałem z drugiej strony. 2 moje błędy. Jak zgrzałem to do tego, było prosto. Ale zaraz nie czekałem 3 minut i od razu zgrzewałem drugie i dociskałem. No i się wykrzywiło. Porównałem sobie tą rurkę mimo wszystko. Jak widzicie,
dokładnie mierzyłem i tak jest za długa. Dlatego warto sobie przykręcić, przymierzyć. Jeszcze muszę jakieś 2 cm odciąć. No a przed tym zrobiłem to, jak zrobiłem, było widać. Nie? Tym razem bez komplikacji. Nawet jeszcze mały luzik jest. Mały teścik, czy woda była zimna. Ale już tego vloga zakończę, bo się ciągnie. Od 4 dni daję karcie na tywór i nas można mówić, a tak by się. Ileż można mówić? To jest fajne, takie do nurkowania może zrobić. Rurkę, wiecie, tak? Tylko że do góry, 3 metry. I można zapierdalać. Ileż można nagrywać o robieniu hydrauliki, tak? No. No i co, w poniedziałek to machnę, przedzwonię do spółdzielni, przyjdą, założą plomby. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłem cię na śmierć. Oczywiście postarałem się to zmontować jak najbardziej zwięźle, krótko i na temat. A ile wyjdzie, nie wiem. No i co, i tak wyglądają teraz moje dni. Dzisiaj jest przystanek Żory, Rakabanos. A ja nie pójdę, bo jestem wyrypany. Dzisiaj wstałem o 4:00. I co, i zabijam. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Tak więc po treningu. Dzisiaj była klata. Co prawda widziałeś coś innego, ale to jest... Kurwa. Nie radzę nagrać. To co? Robię kawę i Mam bagażnik 1,5 metra, a zmieściłem rury 3-metrowe. Cała długość auta. Taki koń! Taki koń!